Erik Emanuel Schmidt, Oskar i pani Róża w interpretacji klasy trzeciej A. Rozdział pierwszy czytają Sandra Sądkiewicz, Karolina Lolo i Adrian Gibaszek. Szanowny Panie Boże, na imię mi Oskar, mam 10 lat, podpaliłem psa, kota, mieszkanie, zdaje się nawet, że upiekłem złote rybki. I to jest pierwszy list, który do Ciebie wysyłam, bo jak dotąd z powodu nauki nie miałem czasu. Uprzedzam Cię od razu, nienawidzę pisać. Muszę mieć naprawdę jakiś ważny powód, bo pisanie to bzdura, odchyłka, bezsens, jajo. To lipa, w sam raz dla dorosłych. Mam to udowodnić? Proszę, weź choćby początek mojego listu. Na imię mi Oskar, mam 10 lat, podpaliłem psa, kota, mieszkanie. Zdaje się nawet, że upiekłem złote rybki. I to jest pierwszy list, który do ciebie wysyłam, bo jak dotąd z powodu nauki nie miałem czasu. No więc równie dobrze mógłbym napisać. Nazywają mnie jajogłowym, wyglądam na 7 lat, mieszkam w szpitalu z powodu mojego raka i nigdy się do ciebie nie odzywałem, bo nawet nie wierzę, że istniejesz. Tylko, że jeśli tak napiszę, to dupa blada. W ogóle się mną nie zainteresujesz, a ja chcę, żebyś się zainteresował. A najlepiej byłoby, gdybyś znalazł czas, żeby oddać mi 2 lub 3 przysługi. Wytłumaczę ci, o co chodzi. Szpital to cholernie sympatyczne miejsce. Pełno tu uśmiechniętych dorosłych, którzy głośno mówią. Jest też mnóstwo zabawek i panie wolontariuszki, które chcą się bawić z dziećmi i są koledzy, na których zawsze można liczyć. Tacy jak bekon, Einstein czy popcorn. Jednym słowem, szpital to sama radość, jeżeli jest się mile widzianym pacjentem. Ja przestałem być mile widziany. Od czasu przeszczepu szpiku czuję, że nie jestem mile widziany. Kiedy doktor Dusseldorf bada mnie rano, nie ma już do mnie serca. Rozczarowuję go. Patrzy na mnie bez słowa, jakbym popełnił jakiś błąd. A przecież tak się starałem w czasie operacji. Byłem grzeczny, dałem się uśpić, nie krzyczałem, kiedy mnie bolało. Łykałem wszystkie lekarstwa. Bywają dni, kiedy mam ochotę go objechać, powiedzieć mu, że może to on, doktor Dusseldorf, ze swoimi czarnymi brwiami, po prostu schrzanił operację. Ale nic z tego. Ma taką nieszczęśliwą minę, że obelgi więzną mi w gardle. I im dłużej doktor Dusseldorf milczy ze swoją zmartwioną miną, tym bardziej ja czuję się winny. Zrozumiałem już, że stałem się złym pacjentem. Pacjentem, który podważa wiarę w nieograniczone możliwości medycyny. Myśli lekarzy są zaraźliwe. Teraz już wszyscy na naszym piętrze, pielęgniarki, praktykanci i sprzątaczki, patrzą na mnie tak samo. Martwią się, kiedy jestem w dobrym humorze. Zmuszają się do śmiechu, kiedy powiem jakiś dowcip. Nie chichramy się już jak dawniej. Tylko ciocia Róża się nie zmieniła. Moim zdaniem za stara jest na to, żeby się zmieniać. Poza tym jest za bardzo ciocią Różą. Cioci Róży nie muszę ci, Panie Boże, przedstawiać. To twoja stara kumpelka. To ona kazała mi do ciebie napisać. Problem tylko w tym, że jestem jedynym, który nazywa ją ciocią Różą. Musisz więc postarać się zrozumieć, o kim mówię. Ze wszystkich pań w różowych fartuchach, które przychodzą z zewnątrz, żeby spędzać czas z chorymi dziećmi, ona jest najstarsza. Ile masz lat, ciociu Różo? Potrafisz zapamiętać 13-cyfrową liczbę, Oskarku? Och, chyba przesadzasz. Nie, lepiej, żeby nie wiedziano tu, ile mam lat, bo wyrzucą mnie i więcej się nie zobaczymy. Dlaczego? Jestem tu nielegalnie. Jest pewna granica wieku, żeby być wolontariuszką. A ja ją już dawno przekroczyłam. Jesteś przeterminowana? Tak. Jak jogurt? Dobrze, nikomu nie powiem. Była cholernie odważna, że wyznała mi swój sekret, ale dobrze trafiła. Nie pisnę słowa, chociaż dziwię się, że przy tych wszystkich zmarszczkach, które jak promienie słońca okalają jej oczy, nikt się jeszcze nie domyślił. Innym razem poznałem jej kolejny sekret i teraz już, Panie Boże, na pewno skojarzysz, o kogo chodzi. Spacerowaliśmy po szpitalnym parku i nagle wdepnęła w kupę. Cholera. Ciociu, brzydko się wyrażasz. Odczep się, szczeniaku. Mówię, jak mi się podoba. Och, ciociu Różo. I rusz tyłek, to jest kurde spacer, a nie wyścigi ślimaków. Kiedy siedliśmy na ławce, żeby zjeść cukierka, spytałem, dlaczego tak brzydko mówisz? Skrzywienie zawodowe, Oskarku. W moim zawodzie nie miałam żadnych szans, jeśli nie używałam mocnych słów. A jaki był twój zawód? Nie uwierzysz, jeśli ci powiem. Przysięgam ci, że uwierzę. Byłam zapaśniczką. Bujasz. Byłam zapaśniczką. Nazywano mnie dusicielką z Langwedocji. Od tej pory, kiedy dopada mnie chandra i kiedy jest pewne, że nikt nas nie może usłyszeć, ciocia Róża opowiada mi o swoich walkach. Dusicielka z Langwedocji przeciw
rzeźniczce z limuzin o tym, jak przez 20 lat zmagała się z diaboliką Sinclair, Holenderką, która miała piersi jak pociski, a przede wszystkim o spotkaniu w turnieju o Puchar Świata z Ulą, zwaną Suką z Hamburga, której nikomu nie udało się pobić, nawet stalowym udą wielkiej mistrzyni cioci Róży z czasów, kiedy była zapaśniczką. Te wszystkie opowieści wprawiają mnie w rozmarzenie. Wyobrażam sobie moją znajomą, drobną, trochę trzęsącą się staruszkę, w różowym fartuchu na ringu, jak rozkłada na cztery łopatki olbrzymki w obcisłych trykotach. Wydaje mi się, że to ja staję się najsilniejszy. Mszczę się. No więc, Panie Boże, jeżeli przy tych wskazówkach ciocia Róża alias dusicielka z Langwedocji nie będziesz wiedział, kto to jest ciocia Róża, to lepiej przestań być Bogiem i idź na emeryturę. Myślę, że wyraziłem się jasno. Wracam do swoich spraw. Jak mówiłem, mój przeszczep wszystkich rozczarował. Chemia też wszystkich rozczarowała, ale wtedy liczono na przeszczep. Teraz odnoszę wrażenie, że lekarze nie wiedzą już, co proponować i nawet mi ich żal. Doktor Dusseldorf, którego mama uważa za bardzo przystojnego, chociaż według mnie ma trochę za bardzo krzaczaste brwi, wygląda jak zafrasowany święty Mikołaj, któremu skończyły się prezenty. Atmosfera coraz bardziej się psuje. Rozmawiałem o tym z moim kolegą Baconem. Tak naprawdę to on nie nazywa się Bacon, tylko Ives, ale my nazwaliśmy go Baconem, bo to bardziej do niego pasuje, dlatego że jest poparzony. Bacon, mam wrażenie, że lekarze przestali mnie lubić. Załamuję ich. Coś ty, jajogłowy. Lekarze są nie do zdarcia. Zawsze mają pełno pomysłów na operacje, które można ci zrobić. Policzyłem. Mnie obiecali co najmniej 6. Może ich inspirujesz? Najwyraźniej. Ale dlaczego nie powiedzą mi po prostu, że umrę? Wtedy Bacon zareagował jak wszyscy w szpitalu. Ogłuch. Jeśli w szpitalu powiecie coś o umieraniu, nikt nie usłyszy. Możecie być pewni, że powstanie jakaś dziura powietrzna i zaczną mówić o czym innym. Wypróbowałem to ze wszystkimi, oprócz cioci Róży. Więc dzisiaj rano postanowiłem przekonać się, czy ona też straci słuch, kiedy o tym wspomnę. Ciociu Różo, dlaczego nikt mi nie mówi, że umrę? Spogląda na mnie. Czy zachowa się tak jak wszyscy? Proszę cię, dusicielko z Langwedocji, wytrzymaj, nie zatykaj uszu. Czemu chcesz, żeby ci to mówiono, skoro sam wiesz, Oskarze? Uff, usłyszała. Wydaje mi się, ciociu, że oni chcieliby widzieć ten szpital innym, niż naprawdę jest. Jakby człowiek przychodził do szpitala tylko po to, żeby wyzdrowieć, a przecież przychodzi się tutaj także po to, żeby umrzeć. Masz rację, Oskarze. Myślę zresztą, że popełnia się ten sam błąd w stosunku do życia w ogóle. Zapominamy, że życie jest kruche, delikatne, że nie trwa wiecznie. Zachowujemy się wszyscy, jakbyśmy byli nieśmiertelni. Moja operacja się nie udała, ciociu Różo? Ciocia Róża nie odpowiedziała. To był jej sposób na to, żeby powiedzieć tak. Kiedy już była pewna, że zrozumiałem, podeszła do mnie i szepnęła błagalnym tonem. Oczywiście niczego ci nie mówiłam. Przysięgasz? Przysięgam. Przez chwilę nic nie mówiliśmy, żeby przetrawić te wszystkie nowe myśli. A może napisałbyś list do Pana Boga, Oskarze? Och nie, ty też, ciociu Różo. Co ja też? Myślałem, że nie jesteś kłamczuchą. Ale ja wcale nie kłamię. To czemu mówisz mi o Panu Bogu? Dałem się już raz nabrać na świętego Mikołaja. To mi wystarczy, dziękuję. Oskarze, Pan Bóg i święty Mikołaj nie mają ze sobą nic wspólnego. Owszem, na jedno wychodzi, zwykła propaganda. Myślisz, że ja, była zapaśniczka, 169 wygranych meczów na 165 odbytych, z czego 43 przez nokaut, dusicielka z Langwedocji, mogłabym choć w sekundę wierzyć świętego Mikołaja? Nie. A w Boga wierzę, wyobraź sobie. Jasne, że to zmieniło postać rzeczy. A po co miałbym pisać do Pana Boga? Może poczułbyś się mniej samotny. Mniej samotny z kimś, kto nie istnieje? Spraw, żeby istniał. Pochyliła się w moją stronę. Za każdym razem, kiedy w niego uwierzysz, będzie trochę bardziej istniał. Jeśli się uprzesz, zacznie istnieć na dobre i wtedy ci pomoże. Co mogę mu napisać? Podziel się z nim swoimi myślami. Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych, śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz. Okej. Poza tym możesz co dzień prosić go o jedną rzecz, ale uwaga, tylko o jedną. To ten twój Pan Bóg jest do niczego, ciociu Różo? Aladyn mógł prosić sługę lampy o spełnienie aż 3 życzeń.
Jedno życzenie dziennie to chyba lepiej niż 3 przez całe życie, nie uważasz? Okej, to mogę go o wszystko poprosić? O zabawki, cukierki, samochód? Nie, Oskarze. Bóg to nie święty Mikołaj. Możesz go poprosić tylko o sprawy duchowe. Na przykład? Na przykład o odwagę, cierpliwość, o zrozumienie. Okej, rozumiem. Możesz też, Oskarze, poprosić go o różne rzeczy dla innych. Jedno życzenie dziennie, ciociu Różo. No to bez przesady. Najpierw pomyślę o sobie. No a więc, Panie Boże, w tym pierwszym liście opisałem Ci trochę, jak mi się żyje w tym szpitalu, gdzie patrzą na mnie jak na przeszkodę dla medycyny i chciałbym Cię prosić o wyjaśnienie. Czy wyzdrowieję? Odpowiedz mi, tak lub nie. To nie jest skomplikowane, tak lub nie, niepotrzebne skreślić. No to do jutra, całusy, Oskar. PS, nie mam Twojego adresu, co robić? Rozdział drugi, czytają. Ola Chlipała, Michał Poros, Adrian Gibaszek, Paulina Kowalewska, Dominik Bączał, Zuzia Kmieć i Klaudia Leśniewska. Szanowny Panie Boże, brawo, jesteś bardzo mocny. Nie zdążyłem jeszcze wysłać listu, a Ty już dajesz mi odpowiedź. Jak Ty to robisz? Dziś rano w świetlicy grałem szachy z Einsteinem, kiedy Popcorn przyszedł mnie uprzedzić. Przyjechali Twoi rodzice. Moi rodzice? Niemożliwe, przyjeżdżają tylko w niedzielę. Widziałem samochód, czerwonego jeepa z białą plandeką. Niemożliwe. Wzruszyłem ramionami i dalej grałem z Einsteinem. Ale głowę miałem zajętą i Einstein zabierał mi wszystkie pionki, co mnie jeszcze bardziej rozdrażniło. A mówimy na niego Einstein nie dlatego, że jest bardziej inteligentny od innych, ale dlatego, że ma 2 razy większą głowę. Podobno w środku jest woda. Szkoda, bo gdyby to był mózg, Einstein pewnie dokonałby wielkich rzeczy. Przerwałem grę, kiedy zorientowałem się, że przegram i poszedłem za popcornem do sali wychodzącej na parking. Miał rację, przyjechali moi rodzice. Trzeba ci wiedzieć, Panie Boże, że mieszkamy daleko stąd. Kiedy sam tam mieszkałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale teraz, kiedy już tam nie mieszkam, uważam, że to naprawdę daleko. Dlatego też rodzice odwiedzają mnie tylko raz w tygodniu, w niedzielę, ponieważ w niedzielę nie pracują. Ja zresztą też nie. Widzisz, że miałem rację? Powiedział Popcorn. Co mi dasz za to, że cię uprzedziłem? Mam czekoladę z orzechami. Nie masz już galaretek truskawkowych? Nie. No to niech będzie czekolada. Oczywiście, nie wolno nam dawać jedzenia Popcornowi, ponieważ jest tutaj po to, żeby schudnąć. 98 kg wagi w wieku 9 lat przy 1,10 m wzrostu i 1,10 m szerokości. Jedyne ubranie, w które się mieści cały, to amerykańska koszulka do gry w polo. A i tak paski cierpią na chorobę morską. A ponieważ ani ja, ani żaden z kolegów nie wierzymy, że kiedyś przestanie być gruby i żal nam go, bo wciąż chce mu się jeść, dajemy mu różne resztki. Co to jest jedna czekoladka w porównaniu z taką masą sadła? Jeżeli źle robimy, to niech pielęgniarki też przestaną wpychać w niego czopki. Wróciłem do pokoju i czekałem na rodziców. Z początku nie zdawałem sobie sprawy z upływu czasu, bo byłem strasznie zdyszany, ponieważ uświadomiłem sobie, że 15 razy zdążyliby już do mnie przyjść. Nagle domyśliłem się, gdzie są. Wymknąłem się na korytarz. Kiedy nikt nie widział, zszedłem po schodach, a potem w półmroku dotarłem do gabinetu doktora Dusseldorf. Bingo! Byli tam. Zza drzwi dobiegły mnie głosy. Ponieważ zmęczyłem się schodzeniem, postanowiłem otworzyć drzwi, odczekać kilka sekund, aż serce przestanie mi walić. Usłyszałem to, czego nie powinienem był usłyszeć. Moja matka szlochała, doktor Dusseldorf powtarzał. Zrobiliśmy co w naszej mocy, proszę mi wierzyć. A ojciec odpowiadał zdławionym głosem. Nie wątpię, doktorze, nie wątpię. Stałem z uchem przytkniętym do żelaznych drzwi. Nie wiem, co było zimniejsze, metal czy ja. Potem doktor Dusseldorf zapytał. Chcecie państwo go ucałować? Nie będę miała odwagi. Powiedziała moja matka. Nie powinien widzieć nas w takim stanie. Dodał ojciec. I wtedy zrozumiałem, że moi rodzice to tchórze. Gorzej, tchórze, którzy biorą mnie za tchórza. Z gabinetu dobiegł odgłos przesuwanych krzeseł, więc domyśliłem się, że zaraz wyjdą i otworzyłem najbliższe drzwi. W ten sposób znalazłem się w szafie na szczotki, gdzie spędziłem resztę przedpołudnia. Bo nie wiem, czy ci wiadomo, Panie Boże, że szafy na szczotki można otworzyć od zewnątrz, ale nie od wewnątrz, jakby bano się, że w nocy szczotki, kubły i szmaty do podłogi stamtąd prysną. W każdym razie nie przeszkadzało mi, że siedzę zamknięty w ciemnościach, bo nie miałem ochoty nikogo oglądać. A po tym, co usłyszałem, ręce i nogi odmawiały mi posłuszeństwa. Koło południa poczułem, że piętro wyżej powstało niezłe poruszenie. Słychać było kroki i gonitwy. Potem zaczęto wykrzykiwać moje imię. Oskar! Oskar! Dobrze mi to robiło, kiedy słyszałem, jak mnie wołają i nie odpowiadałem.
Miałem ochotę zrobić na złość całemu światu. Później chyba się trochę zdrzemnąłem, a potem rozpoznałem odgłos szurających drewniaków sprzątaczki. Pani Nda otworzyła drzwi i wtedy naprawdę się siebie przestraszyliśmy. Oboje wrzasnęliśmy strasznie głośno. Ona, bo nie spodziewała się mnie tutaj znaleźć. Ja, bo nie pamiętałem, że jest taka czarna, ani że tak głośno krzyczy. No i powstało niesamowite zamieszanie. Zbiegli się wszyscy. Doktor Düsseldorf, przełożona pielęgniarek, dyżurne pielęgniarki, reszta sprzątaczek. Myślałem, że na mnie nakrzyczą, ale oni czuli się nieswojo i zorientowałem się, że trzeba szybko wykorzystać sytuację. Chcę, żeby przyszła ciocia Róża. Gdzieś się podziewał Oskarze. Jak się czujesz? Chcę, żeby przyszła ciocia Róża. Jak się znalazłeś w tej szafie? Poszedłeś za kimś? Słyszałeś coś? Chcę, żeby przyszła ciocia Róża. Napij się wody. Nie, chcę, żeby przyszła ciocia Róża. Zjedz kawałek. Nie, chcę, żeby przyszła ciocia Róża. Granit, skała, beton. Żadnej dyskusji. Nie słuchałem nawet, co do mnie mówiono. Chciałem, żeby przyszła ciocia Róża. Doktorowi Düsseldorfowi najwyraźniej głupio było wobec kolegów, że nie ma na mnie żadnego wpływu. W końcu się złamał. Niech ktoś pójdzie po tę panią. Wtedy zgodziłem się odpocząć i przespałem się trochę w swoim pokoju. Kiedy się obudziłem, ciocia Róża już była. Uśmiechała się. Brawo, Oskarze. Dobra robota. Dałeś im niezłego przytyczka, ale skutek jest taki, że teraz mi zazdroszczą. Mamy to gdzieś. To dobrzy ludzie, Oskarze. Bardzo dobrzy. Mam to gdzieś. Co się stało? Doktor Düsseldorf powiedział moim rodzicom, że umrę, a oni uciekli. Nienawidzę ich. Powiedziałem jej wszystko ze szczegółami, jak tobie, Panie Boże. Powiedziała ciocia Róża. To przypomina mi turniej w Betum. Spotkanie z Sarą Bum Bum. Zapaśniczką o ciele wysmarowanym oliwą, wękorzycą w ringu, akrobatką, która biła się prawie naga i wyślizgiwała się z rąk, kiedy próbowałeś założyć jej jakiś chwyt. Walczyła tylko w Betum i co roku zdobywała puchar Betum. A ja teraz miałam ochotę na ten puchar. I co zrobiłaś, ciociu? Moi znajomi sypnęli na ją mąką, kiedy wchodziła na ring. Oliwa plus mąka powstała z tego piękna panierka. Raz, dwa, trzy powaliłam na ziemię słynną Sarę Bum Bum. Potem nie nazywano jej już węgorzycą ringu, ale panierowaną flądrą. Nie gniewaj się, ciociu, ale nie widzę związku. Ja widzę go bardzo dobrze. Zawsze jest jakieś rozwiązanie, Oskarze. Zawsze jest gdzieś jakiś worek mąki. Powinieneś napisać do Pana Boga. On jest lepszy ode mnie. Nawet w zapasach? Tak, nawet w zapasach. Pan Bóg jest najlepszy. Spróbuj, Oskarku. Co cię najbardziej boli? Nienawidzę moich rodziców. To nienawidź ich z całej siły. Ty mi to mówisz, ciocie Różo. Tak, nienawidź ich z całej siły. To będzie tak, jakbyś miał kość do ogryzania. Kiedy już skończysz ją gryźć, zobaczysz, że nie było warto. Opowiedz o tym wszystkim Panu Bogu. W liście i poproś go, żeby cię odwiedził. On się przemieszcza? Na swój sposób. Nieczęsto. Nawet bardzo rzadko. Dlaczego? On też jest chory? Westchnęła i zaraz zrozumiałem. Nie chciała mi powiedzieć, że ty też, Panie Boże, nie jesteś w najlepszej formie. Rodzice nigdy nie mówili ci o Panu Bogu, Oskarze? Daj spokój, moi rodzice są głupi. Oczywiście, ale czy nigdy nie mówili ci o Bogu? Owszem, raz. Żeby powiedzieć, że w Niego nie wierzą. Wierzą tylko w świętego Mikołaja. Co masz tak głupi, Oskarku? Nawet sobie nie wyobrażasz. Kiedy raz wróciłem ze szkoły i powiedziałem, żeby przestali się wygłupiać, bo wiem, jak wszyscy koledzy, że święty Mikołaj nie istnieje, wyglądali jakby spadli z księżyca. A ponieważ byłem wściekły, bo w szkole wyszedłem na idiotę, zaczęli się zaklinać, że wcale nie chcieli mnie oszukać, że sami głęboko wierzyli w świętego Mikołaja i są okropnie zawiedzeni. Naprawdę okropnie zawiedzeni, dowiadując się, że to nieprawda. Kompletni debile, sama przyznasz. Więc nie wierzą w Boga? Nie. I to cię nie zdziwiło? Jeżeli będę zajmował się tym, co myślą głupcy, nie będę miał czasu na to, o czym myślą ludzie inteligentni. Masz rację. Ale właśnie fakt, że twoje rodzice, którzy według ciebie są głupi... Tak, głupi jak stołowe nogi, ciociu Różo. Więc skoro twoje rodzice, którym nie ufasz, w niego nie wierzą, czemu ty nie miałbyś uwierzyć i poprosić go o odwiedziny? Zgoda, ale sama mówiłaś, że jest obłożnie chory. Nie, ma tylko bardzo specyficzny sposób składania wizyt. Odwiedza cię w myślach, w duchu. To mi się spodobało. To było naprawdę super. Ciocia Róża dodała. Zobaczysz, jego odwiedziny bardzo pomagają. Okej, wspomnę mu o tym, ale jak na razie najbardziej pomagają mi twoje odwiedziny. Ciocia Róża się uśmiechnęła i nieśmiało schyliła się, żeby mnie pocałować w policzek. Bała się to zrobić. Wzrokiem pytała mnie o pozwolenie. No już, pocałuj mnie, nikomu nie powiem. Nie będę psuł twojej reputacji byłej zapaśniczki. Dotknęła wargami mojego policzka i zrobiło mi się bardzo przyjemnie. Czułem ciepło, drobne igiełki, zapach pudru i mydła. Kiedy znowu przyjdziesz? Mogę przychodzić tylko 2 razy w tygodniu. No co ty, ciociu? Mam czekać aż 3 dni? Takie są przepisy. To ustanawia przepisy. Doktor Düsseldorf.
Doktor Düsseldorf teraz robi w majtki, jak mnie zobaczy. Idź i poproś go o pozwolenie, ciociu. Mówię poważnie. Spojrzała na mnie z zawahaniem. Mówię poważnie, jeśli nie będziesz mnie codziennie odwiedzać, nie będę pisał do Pana Boga. Spróbuję. Ciocia Róża wyszła, a ja się rozpłakałem. Wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo potrzebuję pomocy. Wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo jestem chory. Zrozumiałem to dopiero, kiedy pomyślałem, że więcej nie zobaczę cioci Róży. I teraz to wszystko wypływało ze mnie łzami, które paliły mi policzki. Na szczęście miałem trochę czasu, żeby wziąć się w garść, zanim wróci. Załatwione. Mam pozwolenie. Przez 12 dni będę mogła codziennie cię odwiedzać. Mnie i nikogo poza mną? Ciebie i nikogo poza tobą, Oskarze. 12 dni. Wtedy nie wiem, co mi się stało. Łzy znowu napłynęły i zaczął wstrząsać mną płacz. A przecież wiem, że chłopcy nie powinni się mazać, a już szczególnie ja, z moją głową w kształcie jaja, która nie przypomina ani chłopca, ani dziewczynki, ale raczej marsjanina. Nic z tego. Nie mogłem przestać. 12 dni? Jest aż tak źle, ciociu Różo? Jej też zbierało się na płacz. Wahała się. Była zapaśniczka, nie pozwalała byłej dziewczynce się rozkleić. Fajnie to wyglądało i miałem trochę rozrywki. Jaki dziś dzień, Oskarze? Co za pytanie. Nie widzisz mojego kalendarza? Dzisiaj jest 19 grudnia. W moim kraju, Oskarze, jest taka legenda, która mówi, że z ostatnich 12 dni roku można odgadnąć pogodę, jaka będzie panowała przez 12 miesięcy nadchodzącego roku. 19 grudnia odpowiada styczniowi, 20 grudnia to luty i tak dalej, aż do 31, który zapowiada grudzień następnego roku. I to jest prawda? To jest legenda. Legenda o 12 proroczych dniach. Chciałabym, żebyśmy się w coś takiego pobawili, a zwłaszcza ty. Od dzisiaj będziesz bacznie obserwował każdy dzień, mówiąc sobie, że ten dzień to tak jakby 10 lat. 10 lat? Tak, jeden dzień to 10 lat. Więc za 12 dni będę miał 130 lat? Tak, wyobrażasz sobie? Ciocia Róża mnie pocałowała. Czuję, że jej się to spodobało. I poszła sobie. Więc widzisz, Panie Boże, dziś rano się urodziłem i nawet się nie zorientowałem. Dotarło to do mnie dopiero gdzieś około południa, kiedy miałem 5 lat. Zyskałem większą świadomość, lecz nie przyniosła mi ona dobrych nowin. Dziś wieczór kończę 10 lat, wiek rozumu. Korzystam z tego, żeby poprosić Cię o jedną rzecz. Jeśli masz mi coś do przekazania, tak jak dzisiaj w południe, na moje 5 urodziny, nie bądź taki brutalny. Dziękuję. Do jutra, całusy, Oskar. P.S. Chciałbym Cię o coś poprosić. Wiem, że mam prawo tylko do jednego życzenia, ale to ostatnie to właściwie nie było życzenie, bardziej rada. Nie miałbym nic przeciwko małym odwiedzinom, takiej wizycie duchowej. To mi się wydaje super. Chciałbym, żebyś mi taką wizytę złożył. Jestem otwarty od 8 rano do 9 wieczór. Przez resztę czasu śpię. W ciągu dnia zresztą też zdarza mi się zdrzemnąć z powodu lekarstw. Gdybyś mnie zastał śpiącego, nie wahaj się mnie obudzić. Byłoby głupio, gdybyśmy się nie spotkali z powodu jednej minuty, nie uważasz? Rozdział trzeci czytają Michał Poros, Zuzia Kmieć, Ola Chlipała, Sandra Sądkiewicz, Paulina Kowalewska, Dominik Woźniak i Beata Kłys. Szanowny Panie Boże, dzisiaj przeżyłem wiek młodzieńczy i nie obeszło się bez kłopotów. Co za historia, miałem przejścia z kumplami, z rodzicami, a wszystko z powodu dziewczyn. Dziś wieczór cieszę się, że mam 20 lat, bo myślę sobie, że najgorszy mam już za sobą. Dojrzewanie to jest naprawdę syf. Dobrze, że przechodzi się przez to tylko raz. Na początku, Panie Boże, zawiadamiam Cię, że nie przyszedłeś. Spałem dziś bardzo mało przez te wszystkie problemy wieku dojrzewania, więc na pewno bym Cię nie przegapił. Poza tym jeszcze raz Ci powtarzam, jeżeli kimam, potrząśnij mną. Kiedy się obudziłem, ciocia Róża już była. Podczas śniadania opowiedziała mi o swoich walkach z królewskim cycem, belgijską zapaśniczką, która co dzień pochłaniała 3 kilo surowego mięsa, podlewając je beczką piwa. Podobno tym, co miało najmocniejsze, był jej oddech z powodu mięsno-piwnej fermentacji. Już on sam zwalał przeciwniczki z nóg. Żeby ją pobić, ciocia Róża musiała wprowadzić nową taktykę. Założyć kominiarkę, nasączyć ją lawendą i przybrać imię dręczycielki z Carpentras. Bo w zapasach, jak zawsze powtarza, trzeba mieć także dobrze umięśniony mózg. Kogo naprawdę lubisz, Oskarze? Tutaj? W szpitalu? Tak. Bekona, Einsteina, popcorna. A z dziewcząt? Kompletnie mnie wcięło. Nie miałem ochoty odpowiadać, ale ciocia Róża czekała, a przed byłą zapaśniczką międzynarodowej klasy nie można zbyt długo robić z siebie idioty. Peggy Blue. Peggy Blue to niebieska dziewczynka. Mieszka w przedostatniej sali na końcu korytarza. Uśmiecha się miło, ale prawie się nie odzywa.
Wygląda jak wróżka, która wpadła na chwilę do szpitala, żeby odpocząć. Ma skomplikowaną chorobę, niebieską chorobę. Jakiś problem z krwią, co powinna płynąć do płuc, ale nie płynie i przez to skóra nabiera niebieskawej barwy. Czeka na operację mającą sprawić, że stanie się różowa. Ja uważam, że to szkoda. Peggy Blue bardzo mi się podoba w błękitach. Jest wokół niej wielka cisza i mnóstwo światła. Człowiek ma wrażenie, że wchodzi do kaplicy. Powiedziałeś jej o tym? Przecież nie stanę przed nią i nie powiem: Peggy Blue, bardzo cię lubię. Owszem, czemu tego nie zrobisz? Nie wiem nawet, czy ona wie o moim istnieniu. Tym bardziej. Widzisz, jak wyglądam? Musiała wylubić istoty pozaziemskie, a w to raczej wątpię. Mnie się bardzo podobasz, Oskarze. Trochę mnie tym ciocia Róża speszyła. Miło jest słyszeć takie rzeczy. Człowiek dostaje gęsiej skórki, tylko że nie bardzo wiadomo, co odpowiedzieć. Nie chcę jej czarować wyglądem, ciociu. Co do niej czujesz? Chciałbym bronić jej przed duchami. Jak to? Są tutaj duchy? Tak, co noc. Budzą nas nie wiadomo dlaczego. Cierpimy, bo nas szczypią. Boimy się, bo ich nie widać. Trudno nam z powrotem zasnąć. A do ciebie często przychodzą? Nie, ja mam głęboki sen, ale nieraz słyszę, jak Peggy Blue krzyczy w nocy. Chciałbym jej bronić. Idź i jej to powiedz. I tak nie będę mógł tego robić, bo w nocy nie wolno nam wychodzić z pokojów. Takie są przepisy. A czy duchy znają te przepisy? Na pewno nie. Więc skoro słyszą, jak obiecujesz Peggy Blue, że będziesz stał na warcie, aby jej przed nimi bronić, nie ośmielą się przyjść dziś wieczór. Uhu. Ile masz lat, Oskarze? Nie wiem, która godzina? 10. Zbliżasz się do 15 lat. Nie sądzisz, że czas już mieć odwagę wyrazić swoje uczucia? O 10:30 zdecydowałem się i poszedłem pod drzwi jej pokoju, które były otwarte. Cześć Peggy, to ja, Oskar. Leżała na łóżku jak królewna Śnieżka, czekająca na swojego królewicza. Kiedy tym bałwaną krasnoludką wydaje się, że nie żyje. Królewna Śnieżka jak na zdjęciach, na których śnieg jest niebieski, a nie biały. Odwróciła się do mnie, a ja zacząłem się zastanawiać, czy weźmie mnie za królewicza, czy za jednego z krasnoludków. Postawiłbym krzyżyk raczej przy krasnoludku, z powodu mojej jajowatej głowy. Ale ona nic nie powiedziała i to właśnie jest fajne z Peggy Blue, że nigdy nic nie mówi i wszystko jest tajemnicze. Przyszedłem ci powiedzieć, że jeśli chcesz dzisiaj i przez następne wieczory, będę stał na straży przed twoim pokojem, żeby chronić cię przed duchami. Spojrzała na mnie, zatrzepotała rzęsami i było tak, jakby film przesuwał się w zwolnionym tempie. Powietrze stawało się coraz gęstsze, cisza coraz bardziej cicha, jakbym szedł przez wodę i nagle wszystko się odmieniło. Kiedy zbliżyłem się do jej łóżka skąpanego w padającym nie wiadomo skąd świetle. Chwileczkę, jajogłowy. Ja będę pilnował Peggy. Popcorn stał w drzwiach, a raczej wypełniał sobą drzwi. Zadrżałem. Jasne, że jeśli on będzie pełnił straż, żaden duch na pewno się nie przeciśnie. Popcorn mrugnął do Peggy. Prawda, Peggy? Jesteśmy przecież kumplami. Peggy spojrzała w sufit. Popcorn uznał to za potwierdzenie i wyciągnął mnie na korytarz. Jak chcesz mieć dziewczynę, to weź sobie Sandrine. Peggy jest już zajęta. Jakim prawem? Takim, że byłem pierwszy. Jak ci się nie podoba, to możemy się bić. Podoba mi się. W porządku. Byłem trochę zmęczony, więc poszedłem usiąść sobie na chwilę w świetlicy. Właśnie była tam Sandrine. Sandrine ma białaczkę tak samo jak ja, ale u niej leczenie przynosi efekty. Nazywamy ją Chinką, bo nosi perukę z czarnych, błyszczących, sztywnych włosów z grzywką, przez co wygląda jak Chinka. Spojrzała na mnie, zrobiła balon z gumy do rzucia i strzeliła z niego. Chcesz, to możesz mnie pocałować. Dlaczego? Nie wystarczy ci guma do rzucia? Nawet byś nie potrafił, głupku. Jestem pewna, że nigdy jeszcze tego nie robiłeś. Rozśmieszasz mnie, mam 15 lat i nieraz już to robiłem. Masz 15 lat? Pyta zdziwiona. Spoglądam na zegarek. Tak, skończone. Zawsze marzyłam o tym, żeby mnie pocałował taki duży 15-letni chłopak. Jasne, kto by nie chciał. Wtedy ona robi niesamowitą minę, wysuwa wargi do przodu. Wygląda jak przyklejona do szyby przyssawka. Domyślam się, że czeka na pocałunek. Odwracam się i widzę gapiących się na mnie kumpli. Nie mogę stchórzyć. Muszę zachować się jak mężczyzna. Nadeszła pora. Podchodzę i obejmuję ją. Oplata mnie ramionami, wpija się w moje usta. Nie mogę się od niej odkleić i nagle bez uprzedzenia wpycha mi do buzi swoją gumę. Zaskoczony od razu ją połknąłem. Byłem wściekły. W tej samej chwili czyjaś dłoń klepnęła mnie po plecach. Nieszczęścia zawsze chodzą parami. Moi rodzice. Zapomniałem, że jest niedziela. Przedstawisz nam swoją przyjaciółkę, Oskarze? To nie jest moja przyjaciółka. Może jednak nam ją przedstawisz? Sandrine, moi rodzice, Sandrine. Miło mi państwa poznać. Mówi Chinka z rozanieloną miną. Chętnie bym ją udusił. Chcesz, żeby Sandrine poszła z nami do twojego pokoju? Nie. Sandrine tu zostaje.
Kiedy znalazłem się w łóżku, poczułem, że jestem zmęczony i trochę się zdrzemnąłem. W każdym razie nie miałem ochoty z nimi rozmawiać. Kiedy się obudziłem, okazało się oczywiście, że przywieźli mi prezenty. Odkąd jestem na stałe w szpitalu, moim rodzicom jakoś nie idą rozmowy, więc przywożą mi prezenty i spędzamy beznadziejne popołudnia na czytaniu reguł, gry i instrukcji. Ojciec jest nieustraszony. Nawet kiedy napisane są po turecku albo po japońsku, nie traci ducha, skupia się na rysunkach. Jest mistrzem świata w zatrwaniu niedzielnego popołudnia. Dzisiaj przywiózł mi odtwarzacz płyt. Nie mogę się przyczepić, bo chciałem go dostać. Nie było was wczoraj? Wczoraj? Dlaczego? Możemy przyjeżdżać tylko w niedzielę. Dlaczego o to pytasz? Ktoś widział na parkingu wasz samochód. Czy tylko jeden czerwony Jeep jest na świecie? Samochody się powtarzają. Uhu, tylko rodziców ma się jednych. Szkoda. Zatkało ich, więc wziąłem odtwarzacz i dwa razy przesłuchałem płytę Dziadka do orzechów, ciurkiem w ich obecności. 2 godziny, w czasie których nie mogli się odezwać. Dobrze im tak. Podoba ci się? Tak, chce mi się spać. Zrozumieli, że powinni już iść. Strasznie im było ciężko, nie mogli się zdecydować. Czułem, że chcą mi coś powiedzieć, ale nie dają rady. Przyjemnie było patrzeć, jak oni z kolei się męczą. Potem matka przytuliła się do mnie, uścisnęła mnie mocno, bardzo mocno i powiedziała urywanym głosem. Kocham cię, Oskarku, tak bardzo cię kocham. Miałem ochotę się opierać, ale w ostatniej chwili dałem spokój. Przypomniały mi się dawne czasy, czasy prostych, nieskomplikowanych pieszczot, kiedy w jej głosie nie było niepokoju, gdy mówiła, że mnie kocha. Potem chyba się trochę zdrzemnąłem. Ciocia Róża to mistrzyni przebudzeń. Zawsze dobiega do mety, kiedy otwieram oczy. I zawsze się wtedy uśmiecha. Jak tam rodzice? Jak zawsze, beznadziejni. Ale dali mi dziadka do orzechów. Dziadka do orzechów? Ciekawe. Miałam koleżankę, która się tak nazywała. Niesamowita zawodniczka. Kruchotała ci kości udami. A Peggy Blue? Byłaś u niej? Nie mówmy o tym. Jest zaręczona z popcornem. Powiedziała ci to? Nie, on mi powiedział. Przechwala się. Nie sądzę. Jestem pewien, że podoba jej się bardziej ode mnie. Jest silniejszy, bardziej opiekuńczy. Przechwala się. Mówię ci to. Ja, która na ringu wyglądałam jak myszka, zwyciężałam zapasniczki podobne do wielorybów albo hipopotamów. Na przykład taką Bloom Pudding Irlandii. 150 kilo na czczo w samych majteczkach przed wypiciem Guinnessa. Przedramiona jak moje uda. Bicepsy jak szynki. Nogi, których nie mogłam objąć rękami. Bez talii, bez możliwości uchwycenia. Nie do pobicia. I co zrobiłaś? Kiedy nie ma chwytu, to znaczy, że jest krągłość, która będzie się turlać. Trochę ją przegoniłam, a potem przewróciłam. Trzeba było ściągnąć kołowrót, żeby ją podnieść. Ty, Oskarku, masz drobne kości i niezbyt dużo mięśni. To fakt, ale urok to nie tylko sylwetka i mięśnie. To także zalety serca, a tych masz w sobie pełno. Ja? Idź do Peggy Blue i powiedz jej, co ci leży na sercu. Jestem trochę zmęczony. Zmęczony? Ile masz teraz lat? 18? Jak się ma 18 lat, to nie wie się, co to zmęczenie. Ciocia Róża potrafi czasem coś tak powiedzieć, że człowiek dostaje kopa. Zapadł wieczór. W półmroku wszystkie odgłosy rozbrzmiewały głośniej, a w linoleum korytarza odbijał się blask księżyca. Wszedłem do Peggy i wręczyłem jej mój odtwarzacz. Masz. Posłuchaj Walca Śnieżynek. Jest taki ładny, że kiedy go słucham, myślę o tobie. Peggy wysłuchała Walca Śnieżynek. Uśmiechała się, jakby ta melodia była jej starą koleżanką, szepczącą jej do ucha śmieszne rzeczy. Zwróciła mi aparat i powiedziała. Piękne. To było jej pierwsze słowo. Fajne, nie uważasz? Peggy Blue, chciałbym ci coś powiedzieć. Nie chcę, żeby cię operowano. Wyglądasz bardzo ładnie. Do twarzy ci w niebieskim. Widziałem, że sprawia jej to przyjemność. Nie dlatego to powiedziałem, ale jasne było, że jest zadowolona. Chcę, żebyś to ty, Oskarze, bronił mnie przed duchami. Możesz na mnie liczyć, Peggy. Byłem cholernie dumny. W końcu to ja wygrałem. Pocałuj mnie. Pocałunki to jakaś obsesja u dziewczyn. Naprawdę muszą tego potrzebować. Ale Peggy w przeciwieństwie do Chinki nie jest zboczona. Nadstawiła policzek i muszę przyznać, że zrobiło mi się ciepło, kiedy ją całowałem. Dobranoc, Peggy. Dobranoc, Oskarze. I tak, Panie Boże, wyglądał mój dzień. Rozumiem teraz, że dorastanie to tak zwany niewdzięczny wiek, bo naprawdę jest ciężko. Ale w końcu, kiedy się dojdzie do 20, wszystko się jakoś układa. Więc przedstawiam Ci moją dzisiejszą prośbę. Chciałbym, żebyśmy się z Peggy pobrali. Nie jestem pewien, czy małżeństwo należy do spraw duchowych, czy to Twoja branża. Czy spełniasz takie życzenia, trochę jak agencja matrymonialna? Jeśli nie masz tego w ofercie, powiedz mi szybko, żebym mógł zwrócić się do właściwej osoby. Nie chciałbym cię pospieszać, ale przypominam, że nie mam dużo czasu. A więc, małżeństwo Oskara z Peggy Blue. Tak albo nie. Zorientuj się, co się da zrobić. Bardzo by mnie to urządzało. Do jutra, całusy, Oskar. PS. Jaki właściwie jest twój adres? Rozdział 4 czytają
Adrian Gibaszek, Szymon Krysiak, Zuzia Kmieć i Beata Kłys. Szanowny Panie Boże, załatwione. Jesteśmy małżeństwem. Dzisiaj 21 grudnia. Zbliżam się do 30 i właśnie się ożeniłem. Jeżeli chodzi o dzieci, postanowiliśmy z Peggy Blue, że pomyślimy o nich później. Szczerze mówiąc, sądzę, że nie jest jeszcze gotowa. To się stało dziś w nocy. Około 1 usłyszałem krzyki Peggy Blue. Od razu usiadłem na łóżku. Duchy znęcają się nad Peggy Blue, a przecież obiecałem, że będę jej pilnować. Zobaczy, że jestem dupkiem, więcej się do mnie nie odezwie i będzie miała rację. Wstałem i poszedłem w stronę wrzasków. Kiedy znalazłem się przed pokojem Peggy, zobaczyłem, że siedzi na łóżku i patrzy na mnie zdziwiona. Ja też pewnie miałem zdziwioną minę, bo przede mną siedziała Peggy Blue z zamkniętymi ustami, a przecież wciąż słyszałem krzyki. Wtedy ruszyłem do następnych drzwi i zrozumiałem, że to Bacon wije się z bólu w łóżku z powodu swoich oparzeń. Przez chwilę zrobiło mi się głupio. Pomyślałem o dniu, w którym podpaliłem dom, kota, psa, kiedy nawet upiekłem złote rybki, to znaczy myślę, że raczej się ugotowały. Pomyślałem o tym, co przeżyli i powiedziałem sobie, że w sumie chyba lepiej, że nie żyją, niż gdyby mieli cierpieć tak jak Bacon, mimo szczepu i kremów. Bacon zwinął się w kłębek i przestał jęczeć. Wróciłem do Peggy Blue. Więc to nie ty, Peggy? Zawsze myślałem, że to ty krzyczysz w nocy. A ja myślałam, że ty. Byliśmy strasznie przejęci tym, co się dzieje i tym, co sobie mówimy. Okazało się, że od dawna o sobie myśleliśmy. Peggy Blue zrobiła się jeszcze bardziej niebieska, co oznaczało u niej, że jest skrępowana. Co teraz robisz, Oskar? A ty, Peggy? Niesamowite, ile mamy wspólnych punktów. Te same myśli, te same pytania. Chcesz ze mną spać? Dziewczyny są obłędne. Ja zastanawiałbym się godzinami, tygodniami, miesiącami, zanim bym wypowiedział takie zdanie. Ona rzuciła je najnaturalniej w świecie, jakby gdyby nigdy nic. Okej. I wszedłem do jej łóżka. Było nam trochę ciasno, ale spędziliśmy cudowną noc. Peggy Blue pachnie orzechami laskowymi i ma skórę tak gładką, jak ja pod pachami. Tym, że u niej tak jest wszędzie. Dużo spaliśmy, dużo marzyliśmy, leżeliśmy blisko siebie, przytuleni. Opowiedzieliśmy sobie swoje życie. Oczywiście rano, kiedy pani Gommet, przełożona pielęgniarek, znalazła nas razem, zrobił się niezły cyrk. Zaczęła strasznie krzyczeć, pielęgniarka z nocnego dyżuru także zaczęła krzyczeć. Krzyczała jedna za drugą, potem na Peggy, potem na mnie. Trzaskały drzwi, one brały innych na świadków, nazywały nas nieszczęsnymi dziećmi. Chociaż byliśmy bardzo szczęśliwi i w końcu musiała przyjść ciocia Róża, żeby zakończyć przedstawienie. Odczepicie się wreszcie od tych dzieci? Zapytała. O kogo się macie troszczyć? O pacjentów czy o przepisy? Ja mam w nosie przepisy, olewam je. A teraz cisza, idźcie się kłócić gdzie indziej. To nie jest właściwe miejsce. Na to nie było odpowiedzi. Jak zawsze, kiedy ciocia Róża coś powie, zaprowadziła mnie do pokoju i trochę się zdrzemnąłem. Kiedy się obudziłem, mogliśmy porozmawiać. Więc to poważna sprawa, ty i Peggy? Jeszcze jak, ciociu. Jestem cholernie szczęśliwy. Pobraliśmy się dzisiaj w nocy. Pobraliście się? Tak. Robiliśmy wszystko, co robią mężczyzna i kobieta, kiedy są małżeństwo. Tak? A co ty sobie myślisz? Która to teraz godzina? Skończyłem 20 lat i mam swoje życie, no nie? Jasne. Poza tym wyobraź sobie wszystko, co dawniej, kiedy byłem młody, wydawało mi się ohydne. Na przykład pocałunki, pieszczoty, teraz mi się podoba. Niesamowite, jak człowiek się zmienia, prawda? Bardzo się cieszę, Oskarze. Doroślejesz. Jednego tylko nie zrobiliśmy. Pocałunku z języczkiem. Peggy Blue bała się, że od tego może zajść w ciążę. Jak sądzisz? Myślę, że ma rację. Tak? Można mieć dzieci, jeśli pocałuje się kogoś w usta? W takim razie będę miał dzieci z Chinką. Nie martw się, Oskarze. To mało prawdopodobne. Bardzo mało. Ciocia Róża sprawiała wrażenie, że jest pewna tego, co mówi, więc trochę się uspokoiłem, bo przyznam ci się, Panie Boże, ale tylko tobie, że z Peggy Blue raz, dwa, a może i więcej, wsunęliśmy jednak język. Trochę pospałem, potem zjedliśmy z ciocią Różą obiad i poczułem się lepiej. Niesamowite, jak zmęczony byłem dzisiaj rano. To normalne. Między 20 a 25 rokiem życia często wychodzi się po nocach, baluje, prowadzi hulaszcze życie. Za to wszystko trzeba potem płacić. To co, pójdziemy odwiedzić Pana Boga? Masz, babo, placek. A wiesz, gdzie mieszka? Myślę, że jest w kaplicy. Ciocia Róża ubrała mnie, jakbyśmy się wybierali na biegun północny. Mocno mnie uścisnęła
i zaprowadziła do kaplicy, która stoi w głębi szpitalnego parku za oszronionymi teraz trawnikami. Zresztą nie muszę ci tłumaczyć, gdzie, skoro to jest twój dom. Kompletnie zbaraniałem, kiedy zobaczyłem twój posąg, stan, w jakim się znajdujesz, przykuty do krzyża, prawie goły, wychudzony, z ranami na ciele, twarzą, po której spływa krew od cierni i głową ledwie trzymającą się na szyi. Pomyślałem o sobie. Zezłościłem się. Gdybym był Bogiem, jak ty, na pewno nie dałbym się tak załatwić. Ciociu Różo, porozmawiajmy poważnie. Ty, która jesteś zawodniczką, która byłaś wielką mistrzynią, nie powiesz mi chyba, że w coś takiego wierzysz. Dlaczego, Oskarze? Czy łatwiej było ci uwierzyć, że to Pan Bóg, gdybyś zobaczył kulturystę w kokieteryjnych slipkach, z misternie wyrzeźbionym torsem, wydatnymi muskułami, błyszczącą od oliwy skórą i krótko obciętymi włosami? No... Zastanów się, Oskarze. Który z nich wydaje ci się bliższy? Bóg, który nic nie czuje, czy Bóg, który cierpi? Ten, który cierpi, oczywiście, ale gdybym był nim, gdybym był Bogiem, gdybym miał takie możliwości jak on, uniknąłbym cierpienia. Nikt nie może uniknąć cierpienia. Ani Bóg, ani ty, ani twoi rodzice, ani ja. No dobrze, ale dlaczego cierpimy? Właśnie, jest cierpienie i cierpienie. Popatrz uważnie na jego twarz. Przyjrzyj mu się. Widać po nim, że cierpi? Nie, to ciekawe. W ogóle po nim nie widać. Bo są dwa rodzaje bólu, Oskarku. Cierpienie fizyczne i cierpienie duchowe. Cierpienie fizyczne się znosi, cierpienie duchowe się wybiera. Nie rozumiem. Jeśli wbiją ci gwoździe w nadgarstki i stopy, nie masz innego wyjścia. Musisz odczuwać ból. Znosisz go, natomiast myślisz o śmierci, nie musisz powodować bólu. Nie wiesz, czym jest. Wszystko zależy od ciebie. A znasz ludzi, którzy cieszą się na myśl o tym, że umrą? Owszem, znam. Na przykład moja matka. Na łożu śmierci łakomie się uśmiechała, niecierpliwiła się. Śpieszno jej było zobaczyć, co będzie potem. Nie znajdowałem więcej argumentów. A ponieważ chciałem usłyszeć, co dalej, przez chwilę milczałem, zastanawiając się nad tym, co mi powiedziała. Jednak większość ludzi nie ma w sobie tej ciekawości. Czepiają się tego, co mają, jak weź w uchu łysego. Weź na przykład taką Plum Pudding, moją irlandzką rywalkę. 150 kilo na czczo, w figach przed wybiciem pierwszego Guinnessa. Zawsze mi powtarzała. Przykro mi, ja nie umrę, nie zgadzam się, niczego nie podpisywałam. Oszukiwała się. Nikt jej nie obiecywał, że życie będzie trwać wiecznie. Jednak z uporem w to wierzyła. Buntowała się, nie dopuszczała do siebie myśli, że umrze. Wściekała się, wpadła w depresję, schudła, odeszła z zawodu. Ważyła już tylko 35 kilo. Wyglądała jak patyczek i w końcu umarła. Widzisz, umarła jak wszyscy. Ale myśl o tym, że umrze, zatruła jej życie. Głupia była ta Plum Pudding, ciociu. Jak but. Ale butów jest niezliczona ilość. Są bardzo rozpowszechnione. Też kiwnąłem głową, bo w sumie się z nią zgadzałem. Ludzie boją się umierać, bo odczuwają lęk przed nieznanym. Ale właśnie, co to jest nieznane? Proponuję ci, Oskarze, żebyś się nie bał, żebyś był ufny. Spójrz na twarz Pana Boga na krzyżu. Znosi cierpienie fizyczne, ale nie cierpi duchowo, bo ufa. I nawet gwoździe już nie doskwierają. Powtarza sobie, boli mnie, ale nie ma w tym nic złego. To są korzyści, które przynosi wiara. I to właśnie chciałam ci pokazać. Okej, ciociu Różo, jak będę miał Pietra, zmuszę się, żeby wierzyć. Pocałowała mnie, ostatecznie dobrze czuliśmy się w tym pustym kościele z tobą, Boże, który wyglądałeś tak spokojnie. Po powrocie długo spałem, coraz częściej chce mi się spać. Kiedy się obudziłem, powiedziałem do cioci Róży, właściwie nie boję się nieznanego. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam. Tak samo jest ze mną, Oskarze. Co byś powiedział na to, żebyśmy zaprosili Peggy Blue na herbatę? Peggy Blue wypiła z nami herbatę. Polubiły się z ciocią Różą i nieźle się uśmialiśmy. Kiedy ciocia opowiedziała nam o swojej walce z siostrami siuśkami, trojaczkami, które udawały, że są jedną. Po każdej rundzie siuśka, która zmęczyła przeciwniczkę, skacząc na nią ze wszystkich stron, schodziła z ringu, żeby rzekomo zrobić siusiu i biegła do toalety, a wracała jej siostra w pełnej formie, gotowa do dalszej walki i tak dalej. Wszyscy myśleli, że jest tylko jedna siuśka,
i że taka z niej niezmordowana zawodniczka. Ciocia Róża odkryła, co jest grane, zamknęła obie zastępczynie w ubikacji, wyrzuciła klucz przez okno i pokonała tę, która została. Zapasy to nie głupi sport. Potem ciocia Róża sobie poszła. Pielęgniarki pilnują Peggy Blue i mnie, jakbyśmy byli pociskami mogącymi w każdej chwili wybuchnąć. A przecież mam 30 lat, do cholery. Peggy Blue przysięgła mi, że dziś wieczór to ona przyjdzie do mnie, jak tylko będzie mogła. A ja przysięgłem jej, że tym razem nie będę jej wkładał języka, bo fakt, że to nie sztuka mieć dzieci, ale trzeba jeszcze mieć czas, żeby je wychować. To tyle. Panie Boże, nie wiem, o co cię prosić dziś wieczorem, bo to był piękny dzień. Chociaż tak, spraw, żeby jutrzejsza operacja Peggy Blue przebiegła pomyślnie. Nie tak jak moja, jeśli rozumiesz, co chcę powiedzieć. Do jutra, całusy, Oskar. PS. Operacja to nie sprawy duchowe. Może nie masz tego na składzie, więc spraw, żeby niezależnie od tego, jaki będzie wynik operacji, Peggy Blue dobrze go przyjęła. Liczę na ciebie. Rozdział 5. Czytają Michał Poros i Sandra Sądkiewicz. Szanowny Panie Boże, Peggy Blue była dzisiaj operowana. Przeżyłem 10 strasznych lat. Ciężko jest być 30-latkiem, to czas pełen troski i obowiązków. Ostatecznie Peggy Blue nie mogła przyjść do mnie dzisiaj w nocy, bo pani Dukri, dyżurna pielęgniarka, została z nią w pokoju, żeby przygotować Peggy do narkozy. Zabrano ją koło 8. Serce mi się ścisnęło na widok Peggy, kiedy ją przewożono na wózku. Jest taka mała i szczuplutka, że ledwie ją było widać spod szmaragdowych prześcieradeł. Ciocia Róża trzymała mnie za rękę, żebym się nie denerwował. Czemu twój Pan Bóg, ciociu, pozwala, żeby istnieli tacy ludzie jak Peggy i ja? Całe szczęście, że powołuje was do życia, Oskarku, bo bez was świat nie byłby taki piękny. Nie rozumiesz. Dlaczego Pan Bóg pozwala, żebyśmy byli chorzy? Albo jest zły, albo nie jest aż taki mocny. Oskarze, z chorobą jest tak jak ze śmiercią. Jest faktem, nie jest żadną karą. Od razu widać, że nie jesteś chora. Co możesz o tym wiedzieć? Kompletnie mnie zatkało. Nigdy nie pomyślałem, że ciocia Róża, która zawsze ma czas i jest taka troskliwa, może też mieć jakieś problemy. Nie musisz nic przede mną ukrywać, ciociu. Możesz mi wszystko powiedzieć. Mam co najmniej 32 lata, raka, żonę na sali operacyjnej, więc znam trochę życie. Kocham cię, Oskarze. Ja ciebie też. Co mogę dla ciebie zrobić, jeśli masz jakieś kłopoty? Chcesz, żebym cię adoptował? Adoptował? Tak, adoptowałem już Bernarda, kiedy zobaczyłem, że ma chandrę. Bernarda? Mojego miśka. O tam. Leży w szafie, na półce. To mój stary misiek. Nie ma już oczu, ani buzi, ani nosa. Stracił połowę waty, którą był wypchany. I wszędzie ma pełno blizn. Trochę do ciebie podobny. Adoptowałem go tego wieczoru, kiedy ci idioci, moi rodzice, przynieśli mi nowego miśka. Jakbym mógł zgodzić się na to, że będę miał nowego miśka. Szkoda, że przy okazji też mnie nie zamienili na całkiem nowego braciszka. Wtedy go adoptowałem. I jemu, Bernardowi, zapiszę wszystko, co mam. Ciebie też chciałbym zaadoptować, jeżeli to cię uspokoi. Tak, bardzo chętnie. Myślę, że to by mnie uspokoiło, Oskarze. To przywij piąchę, ciociu. Potem poszliśmy przygotować pokój Peggy, położyć czekoladki i postawić kwiaty, żeby czekały na nią, jak wróci. Potem znowu spałem. Niesamowite, ile ja teraz sypiam. Przed wieczorem ciocia Róża obudziła mnie, mówiąc, że Peggy Blue jest już z powrotem i że operacja się udała. Poszliśmy razem ją odwiedzić. Przy łóżku stali jej rodzice. Nie wiem, kto ich uprzedził, Peggy czy ciocia Róża, ale wyglądało na to, że wiedzą, kim jestem. Traktowali mnie z dużym szacunkiem. Postawili dla mnie krzesło między sobą, tak że mogłem posiedzieć przy żonie razem z teściami. Cieszyłem się, bo Peggy wciąż była niebieskawa. Doktor Dusseldorf zajrzał na chwilę, potarł sobie brwi i powiedział, że za parę godzin to się zmieni. Spojrzałem na matkę Peggy, która nie jest niebieska, a mimo to jest bardzo ładna. I pomyślałem, że właściwie moja żona Peggy może mieć kolor, jaki zechce, a ja i tak będę ją kochał. Peggy otworzyła oczy, uśmiechnęła się do nas, do mnie, do swoich rodziców, a potem znowu zasnęła. Jej rodzice byli spokojni, ale musieli jechać. Powierzamy ci naszą córkę. Powiedzieli mi. Wiemy, że możemy na ciebie liczyć. Z ciocią Różą poczekaliśmy, aż Peggy otworzy oczy po raz drugi, a potem poszedłem do siebie odpocząć. Kończąc ten list, zdaję sobie sprawę, że ostatecznie dzisiejszy dzień przeszedł dobrze, pod znakiem rodziny. Adoptowałem ciocię Różę, zaprzyjaźniłem się z teściami i odzyskałem żonę w dobrym zdrowiu, chociaż około 11 zrobiła się różowa. Do jutra, całusy, Oskar. PS. Dzisiaj cię o nic nie proszę, będziesz mógł sobie odpocząć. Rozdział 6 czytają Ania Sztandor i Sandra Jałocha. Szanowny Panie Boże, dzisiaj miałem między 40 a 50 lat i narobiłem mnóstwo głupstw.
Opowiem ci o tym krótko, bo szkoda czasu. Peggy Blue czuje się dobrze, ale ta Chinka nasłona przez popcorna, która teraz nie może mnie ścierpieć, przyszła do niej i wypaplała, że pocałowałam ją w usta. No i Peggy powiedziała mi, że między nami wszystko skończone. Protestowałem, mówiłem, że z Chinką to był błąd młodości, że to było na długo przed nią i że nie może do końca życia wypominać mi przeszłości. Ale ona była nieugięta, zaprzyjaźniła się nawet z Chinką, żeby mi zrobić na złość i słyszałem, jak razem chichoczą. Więc kiedy Bridget, ta z Downem, która zawsze się do wszystkich klei, bo u mógłów to normalne, są bardzo uczuciowi. Przyszła do mnie przywitać się, pozwoliłem jej całować się wszędzie, szalała z radości, że jej pozwoliłem. Zachowywała się jak pies, który wita swojego pana. Problem tylko w tym, że na korytarzu był Einstein, który może ma wodę w mózgu, ale na pewno nie ma klapek na oczy. Wszystko widział i zaraz poszedł opowiedzieć Peggy i Chince. Wszyscy na piętrze mówią teraz, że latam za kobietami, a przecież nawet nie ruszyłem się z pokoju. Nie wiem, co mnie podkusiło ciociu z Bridget. Tak zwany demon południa, Oskarze. Dopada mężczyzn między 45 a 50 rokiem życia. Chcą się upewnić, sprawdzić, czy podobają się jeszcze innym kobietom, oprócz tej, którą kochają. No dobrze, jestem normalny, ale też baran ze mnie, no nie? Tak. Jesteś najzupełniej normalny. Co powinienem zrobić? Kogo kochasz? Peggy, tylko Peggy. To powiedz jej. Pierwszy związek jest zawsze bardzo kruchy, podatny na różne wstrząsy. Ale jeśli jest dobry, trzeba walczyć o jego zachowanie. Jutro, Panie Boże, jest Boże Narodzenie. Nigdy nie kojarzyłem, że to są Twoje urodziny. Spraw, żebym pogodził się z Peggy, bo nie wiem, czy to z tego powodu, ale jest dziś wieczór bardzo smutny i w ogóle nic mi się nie chce. Do jutra, całusy, Oskar. PS, teraz, kiedy już jesteśmy kumplami, co chcesz dostać ode mnie na urodziny? Rozdział 7 czytają Michał Poros, Sandra Sądkiewicz i Patryk Śliwka. Szanowny Panie Boże, dzisiaj rano o 8 powiedziałem Peggy Blue, że kocham ją, tylko ją i że nie wyobrażam sobie życia bez niej. Rozpłakała się, wyznała, że zdejmuje jej z serca wielki ciężar, bo ona też kocha tylko mnie i na pewno już nigdy nikogo nie znajdzie, zwłaszcza teraz, kiedy jest różowa. Wtedy, ciekawa rzecz, zaczęliśmy oboje płakać, ale to było bardzo przyjemne. Fajne jest życie we dwoje, szczególnie po 50, kiedy ma się za sobą różne przejścia. Gdzieś o 10 dotarło do mnie, że naprawdę jest Boże Narodzenie, że nie będę mógł być razem z Peggy, bo zwali się do niej cała rodzina. Bracia, wujkowie, kuzyni, pociotki i będę skazany na towarzystwo swoich rodziców. Co mi znowu podarują? Składające się z 18 tysięcy kawałków puzzle, książki po kurdyjsku, pudełko z instrukcjami obsługi, mój portret z czasów, kiedy byłem zdrowy. Po tych dwojgu kretynach, którzy nie mają więcej rozumu niż worek na śmieci, można się było wszystkiego spodziewać, ale jednego mogłem być pewien, że spędzę beznadziejny dzień. Zdecydowałem się bardzo szybko i zorganizowałem ucieczkę. Parę transakcji, zabawki dla Einsteina, puchówka dla bekona, cukierki dla popcorna. Prosta obserwacja. Ciocia Róża zawsze wychodziła przez szatnię. Łatwe do przewidzenia. Rodzice nie dojadą przed południem. Wszystko poszło jak z płatka. O 11:30 ciocia Róża pocałowała mnie, życząc pięknego świątecznego dnia z rodzicami, a potem zniknęła na piętrze, gdzie znajdują się szatnie. Zagwizdałem. W popcorn Einstein i bekon szybko mnie ubrali, przetransportowali na dół i zanieśli do gabloty cioci Róży, samochodu, który pochodzi chyba jeszcze z czasów przed wynalezieniem automobilu. Popcorn, który ma dryg do otwierania zamków, bo miał szczęście wychowywać się w biednym osiedlu, otworzył drutem tylne drzwi, po czym rzucili mnie na podłogę między przednimi a tylnymi siedzeniami i niezauważeni przez nikogo wrócili do budynku. Po dłuższej chwili ciocia Róża wsiadła do samochodu. Kilkanaście razy próbowała zapalić dychawiczny silnik, aż wreszcie ruszyliśmy strasznie szybko. Genialne są te samochody sprzed wynalezienia automobilu. Robią taki hałas, że wydaje się człowiekowi, że jedzie bardzo szybko i trzęsą nie mniej niż w wesołym miasteczku. Z tym tylko, że ciocia Róża uczyła się chyba jeździć z jakimś kaskaderem, nie zwracała uwagi na światła, na ronda ani na krawężniki, także od czasu do czasu samochód wylatywał w powietrze. W kabinie strasznie rzucało, ciocia dużo trąbiła, a i pod względem słownictwa mogłem się nieźle podkształcić. Miotała najstraszniejsze obelgi pod adresem wrogów, którzy tarasowali jej drogę. I pomyślałem sobie raz jeszcze, że zapasy to naprawdę dobra szkoła życia.
Miałem zamiar po przyjeździe na miejsce wyskoczyć z samochodu i zawołać: a kuku, ciocio Różo, ale ten rajd trwał tak długo, że chyba zasnąłem. W każdym razie, kiedy się obudziłem, było ciemno, zimno i cicho, a ja leżałem sam na wilgotnym dywaniku. Wtedy po raz pierwszy pomyślałem sobie, że może zrobiłem głupstwo. Wysiadłem z samochodu i wtedy zaczął padać śnieg. Ale nie był taki przyjemny jak w walcu śnieżynek z dziadka do orzechów. Zęby szczękały mi jak nie wiem co. Zobaczyłem duży, oświetlony dom. Poszedłem w jego kierunku. Z trudem. Żeby dosięgnąć dzwonka, musiałem podskoczyć tak wysoko, że padłem jak długi na wycieraczkę. Tam właśnie znalazła mnie ciocia Róża. Ale... Zaczęła. A potem pochyliła się nade mną i szepnęła: mój kochany. Wtedy pomyślałem sobie, że może jednak nie zrobiłem głupstwa. Zaniosła mnie do salonu, gdzie stała wielka, mrugająca choinka. Byłem zdziwiony, widząc jak u niej w domu jest ładnie, a przede wszystkim jak bogato, bo kiedy spotka się kogoś miłego, zwykle myśli się, że jest biedny. Ogrzała mnie przy kominku i wypiliśmy po dużej filiżance czekolady. Domyślałem się, że zanim na mnie nakrzyczy, chcę być pewna, że się dobrze czuję. Więc nie spieszyłem się z odzyskiwaniem dobrego samopoczucia, co zresztą przychodziło mi łatwo, bo w tej chwili jestem naprawdę bardzo słaby. Wszyscy w szpitalu cię szukają, Oskarze. Pełna mobilizacja. Twoi rodzice są zrozpaczeni. Zawiadomili policję. To do nich podobne. Myślą, że ich pokocham, kiedy zakują mnie w kajdanki. Co masz im do zarzucenia? Boją się mnie. Boją się ze mną rozmawiać. A im bardziej się boją, tym bardziej mam wrażenie, że jestem potworem. Dlaczego ich tak przerażam? Jestem aż taki brzydki, śmierdzę, kompletnie zidiociałem? Nie boją się ciebie, Oskarze. Boją się choroby. Choroba jest częścią mnie. Nie muszą zachowywać się inaczej, dlatego że jestem chory. Chyba że mogą kochać tylko zdrowego Oskara. Kochają cię, Oskarze. Powiedzieli mi to. Rozmawiasz z nimi? Tak, są bardzo zazdrośni o to, że się tak dobrze rozumiemy. To znaczy, może nie zazdrośni, smutni. Smutni, że im się nie udaje. Wzruszyłem ramionami, ale złość trochę mi przeszła. Ciocia Róża zrobiła mi drugą gorącą czekoladę. Wiesz, Oskarze, umrzesz któregoś dnia, ale twoi rodzice także umrą. Zdziwiło mnie to, co mówi. Nigdy dotąd o tym nie myślałem. Tak, oni też kiedyś umrą. Samotnie, ze strasznymi wyrzutami sumienia, że nie udało im się pogodzić ze swoim jedynym dzieckiem, Oskarem, którego bardzo kochali. Nie mów mi takich rzeczy, ciociu, bo dostanę chandry. Pomyśl o nich, Oskarze. Zrozumiałeś, że umrzesz, bo jesteś inteligentnym chłopcem. Nie zrozumiałeś jednak, że nie ty jeden. Wszyscy kiedyś umrzemy. Twoi rodzice, ja. Tak, ale ja pierwszy. To prawda, ty pierwszy, ale czy z tego powodu wszystko ci wolno? Czy wolno ci zapominać o innych? Zrozumiałem, ciociu. Zadzwoń do nich. A teraz, Panie Boże, w paru słowach o tym, co było dalej, bo boli mnie już ręka. Ciocia Róża zawiadomiła szpital, a szpital zawiadomił moich rodziców, którzy przyjechali do cioci Róży i wszyscy razem świętowaliśmy Boże Narodzenie. Kiedy przyjechali moi rodzice, powiedziałem im: przepraszam, zapomniałem, że wy też kiedyś umrzecie. Nie wiem, co w nich to zdanie odblokowało, ale potem zrobili się tacy jak dawniej i spędziliśmy naprawdę superowski świąteczny wieczór. Przy deserze ciocia Róża chciała obejrzeć w telewizji pasterkę, a także turniej zapasów, który wcześniej nagrała. Powiedziała, że od lat przed pasterką ogląda zapasy na rozgrzewkę, że to stare przyzwyczajenie i że sprawiłoby jej przyjemność. No więc wszyscy obejrzeliśmy walkę, którą sobie odłożyła. To było coś fantastycznego. Mefista kontra Joanna Dark. Kostiumy kąpielowe i bodki aż do pępka. Zuch, dziewczyny! Jak stwierdził tata, który był cały czerwony i któremu zapasy najwyraźniej bardzo się podobają. Każda dostała po głowie niezliczoną ilość razy. Ja w takiej walce bym już 100 razy umarł. To kwestia wprawy, powiedziała mi ciocia Róża. Im więcej dostajesz po buzi, tym więcej możesz wytrzymać. Nie wolno tracić nadziei. Ostatecznie wygrała Joanna Dark, chociaż na początku nic na to nie wskazywało. Pewnie się ucieszyłeś. A tak w ogóle to wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin, Panie Boże. Ciocia Róża położyła mnie spać w łóżku swojego najstarszego syna, który był w Kongo weterynarzem i leczył słonie. I powiedziała mi przed chwilą, że moje pojednanie z rodzicami to świetny prezent urodzinowy dla ciebie. Ja tam uważam, że jest dość blejaki, ale skoro ciocia Róża, która jest twoją starą kumpelką, tak twierdzi. Do jutra całusy, Oskar. PS. Byłbym zapomniał o życzeniu. Niech moi rodzice będą zawsze tacy jak dzisiaj wieczór.
I ja też. To były fajne święta. Szczególnie Mafista kontra Joanna Dark. Przykro mi z powodu twojej mszy. Film urwał mi się wcześniej. Rozdział 8 czyta Natalia Prądzyńska. Szanowny Panie Boże, dziś mam już skończone 60 lat i płacę rachunek za wczorajsze ekscesy. Nie jestem w najlepszej formie. Z przyjemnością wróciłem do domu, do szpitala. Tak to już jest z człowiekiem, że na starość nie za bardzo lubi podróżować. W każdym razie ja już nie mam ochoty nigdzie się stąd ruszać. Nie powiedziałem ci w moim wczorajszym liście, że u cioci Róży na półce, przy schodach, stoi figurka Peggy Blue. Przysięgam ci, dokładnie taka sama z gipsu, z tą samą słodką twarzyczką i z tym samym błękitem na ubraniu i skórze. Ciocia Róża twierdzi, że to Maryja, twoja matka, z tego co zrozumiałem, rodzinna pamiątka. Zgodziła mi się ją dać, postawiłem ją na stoliku przy łóżku i tak pewnego dnia wróci do rodziny cioci Róży, ponieważ ją adoptowałem. Peggy Blue czuje się lepiej. Przyjechała mnie odwiedzić na wózku. Nie rozpoznała się w figurce, ale spędziliśmy razem miłe chwile. Słuchaliśmy dziadka do orzechów, trzymając się za ręce i przypomniały nam się dawne czasy. Nie będę ci już długo opowiadał, bo pióro się zrobiło jakieś ciężkie. Wszyscy są tutaj chorzy, nawet doktor Dusseldorf. Od tych wszystkich czekoladek, gęsich wątróbek, kasztanów w cukrze i szampana, które rodzice masowo dawali lekarzom i personelowi. Bardzo bym chciał, żebyś mnie odwiedził. Całusy, do jutra, Oskar. Rozdział 9 czytają Tomek Bloch, Natalia Prądzyńska i Dominik Bączoł. Szanowny Panie Boże, dzisiaj miałem między 70 a 80 lat i zastanawiałem się nad wieloma rzeczami. Najpierw zająłem się prezentem, który ciocia Róża dała mi pod choinkę. Nie pamiętam, czy ci o nim mówiłem. To roślina z pustyni Sahara, która przeżywa całe swoje życie w ciągu jednego dnia. Jak tylko ziarnko wchłonie trochę wody, od razu puszcza pąki, staje się łądygą, dostaje liści, rozkwita. Wytwarza nasiona, więdnie, kurczy się i hop, wieczorem jest już po wszystkim. To był genialny prezent. Dziękuję, że coś takiego wymyśliłeś. Podlaliśmy ją rano o 7. Ciocia Róża, rodzice i ja. Nie pamiętam, czy ci mówiłem. Mieszkają teraz u cioci Róży. Bo to bliżej i mogłem prześledzić cały jej żywot. Byłem wzruszony. Fakt, że to mały, rachityczny kwiatek w niczym nie przypomina baobaba, ale dzielnie, na naszych oczach, w jeden dzień, nie przerywając ani na chwilę, wypełnił całą swoją roślinną misję. Z Peggy Blue często czytywaliśmy słownik medyczny. To jej ulubiona książka. Peggy pasjonuje się chorobami i wciąż się zastanawia, jakie jeszcze będzie mogła mieć w przyszłości. Ja próbowałem znaleźć słowa, które mnie ciekawiły. Życie, śmierć, wiara, Bóg. Uwierzysz mi albo nie, ale ich tam nie było. Zauważ, to tylko dowodzi, że ani życie, ani śmierć, ani wiara, ani ty nie jesteście chorobami. Co jest poniekąd pocieszające. Ale jednak, w takiej ważnej książce powinny być odpowiedzi na najważniejsze pytania, no nie? Ciociu Różo, mam wrażenie, że w słowniku medycznym są tylko rzeczy bardzo konkretne. Kłopoty, które mogą spotkać tego czy innego człowieka. Nie ma tam nic o sprawach, które dotyczą nas wszystkich, takich jak życie, śmierć, wiara, Bóg. Powinieneś zajrzeć do słownika filozofii, Oskarze. Tam znajdziesz słowa, których szukasz, ale boję się, że też będziesz rozczarowany. Jest wiele bardzo różnych definicji na każdy z tych pojęć. Jak to możliwe? Najciekawsze pytania wciąż pozostają pytaniami. Kryją w sobie tajemnice. Do każdej odpowiedzi trzeba dodać być może. Tylko na nieciekawe pytania można udzielić ostatecznych odpowiedzi. Chcesz powiedzieć, że dla życia nie ma rozwiązania? Chcę powiedzieć, że dla życia jest kilka rozwiązań, a więc nie ma żadnego. A ja myślę, ciociu, że dla życia nie ma innego rozwiązania niż żyć. Zajrzał do nas doktor Dusseldorf. Miał jak zwykle minę zbitego psa, która sprawia, że ze swoimi czarnymi, krzeczystymi brwiami wygląda jeszcze bardziej malowniczo. Czesze pan sobie brwi, panie doktorze? Zapytałem. Rozejrzał się wokół siebie zaskoczony, jakby chciał spytać cioci Róży, moich rodziców, czy dobrze usłyszał. W końcu zdławionym głosem powiedział. Tak. Niech pan nie robi takiej miny, doktorze Dusseldorf. Będę z panem szczery, bo zawsze uczciwie brałem lekarstwa, a pan skrupulatnie próbował zwalczyć moją chorobę. Niech pan się nie zachowuje, jakby czuł się winny. To nie pana wina, że musi pan oznajmiać ludziom złe nowiny. Choroby o łacińskich nazwach i to, że nie ma ratunku. Niech pan sobie odpuści. Niech pan się wyluzuje. Nie jest pan panem Bogiem. To nie pan rozkazuje naturze, pan tylko stara się naprawiać. Niech pan trochę wyhamuje, doktorze Dusseldorf. Przestanie się tak przejmować. Nabierze trochę pokory, bo inaczej nie będzie pan mógł długo wykonywać tego zawodu. Proszę spojrzeć, jak pan wygląda. Słuchając mnie, doktor Dusseldorf miał usta otwarte, jakby połykał jajko. Potem uśmiechnął się tak naprawdę i pocałował mnie. Masz rację, Oskarze. Dziękuję, że mi to powiedziałeś. Nie ma za co, panie doktorze. Do usług. Niech pan przyjdzie, kiedy pan zechce. To tyle, panie Boże. Wciąż czekam, aż mnie odwiedzisz. Przyjdź. Nie wahaj się ani chwili. Mimo, że mam teraz wielu gości, bardzo bym się ucieszył. Do jutra. Całusy. Oskar. Rozdział 10. Czyta
Bartek Jakubczak. Szanowny Panie Boże, Peggy Blue opuściła szpital. Wróciła do domu. Nie jestem głupi. Wiem, że już jej nigdy nie zobaczę. Nie będę do Ciebie pisał, dlatego że mi smutno. Przeżyliśmy razem życie, Peggy i ja, a teraz zostałem sam i leżę w łóżku, łysy, stary i zmęczony. Ohydnie jest się starzeć. Dzisiaj przestałem Cię lubić. Oskar. Rozdział 11 czyta Wioletta Mierzyńska. Szanowny Panie Boże, dziękuję, że przyszedłeś. Wybrałeś dobry moment, bo czułem się bardzo źle. Może zresztą obraziłeś się na mnie za wczorajszy list. Kiedy się obudziłem, pomyślałem, że mam 90 lat i obróciłem głowę w stronę okna, żeby popatrzeć na śnieg. I wtedy poczułem, że przychodzisz. Był ranek. Byłem sam jeden na ziemi. Było tak wcześnie, że ptaki jeszcze spały i nawet pielęgniarka z nocnej zmiany, pani Dukru, musiała sobie kimnąć. Ty jednak próbowałeś stworzyć świt. Ciężko ci szło, ale nie dawałeś za wygraną. Niebo stawało się coraz bledsze. Nasycałeś powietrze bielą, szarością, błękitem. Odpychałeś noc, wskrzeszałeś świat, bez wytchnienia. Wtedy zrozumiałem, czym się różnimy. Ty jesteś niezmordowany, nie wiesz, co to zmęczenie. Pracujesz na okrągło. Dzień? Proszę bardzo. Noc, wiosna, zima, Peggy Blue, Oskar, ciocia Róża. Masz zdrowie. Zrozumiałem, że jesteś obok, że zdradzasz mi swój sekret. Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy. Więc posłuchałem twojej rady i pilnie wykonałem polecenie. Po raz pierwszy wpatrywałem się w światło, w kolory, drzewa, ptaki, zwierzęta. Czułem, jak powietrze wpada mi w nozdrza i sprawia, że oddycham. Słyszałem głosy rozbrzmiewające w korytarzu, jak pod kopułą katedry. Czułem, że żyję. Drżałem z rozkoszy. Co za radość. Byłem zachwycony. Dziękuję ci, Panie Boże, że to dla mnie zrobiłeś. Miałem wrażenie, że bierzesz mnie za rękę i wprowadzasz w sam środek tajemnicy, by zagłębiać tajemnicę. Dziękuję. Do jutra. Całusy. Oskar. PS. Moje życzenie. Mógłbyś zrobić to jeszcze raz dla moich rodziców? Ciocia Róża już pewnie wie. I może dla Peggy, jeśli starczy ci czasu. Rozdział 12 czyta Klaudia Leśniewska. Szanowny Panie Boże, dzisiaj dobijam setki, jak ciocia Róża. Dużo śpię, ale czuję się dobrze. Próbowałem tłumaczyć rodzicom, że życie to taki dziwny prezent. Na początku się je przecenia. Sądzi się, że dostało się życie wieczne. Potem się go nie docenia. Uważa się, że jest do chrzanu. Za krótkie, chciałoby się niemal je odrzucić. W końcu kojarzy się, że to nie był prezent, ale jedynie pożyczka i próbuje się na nie zasłużyć. Ja, który mam 100 lat, dobrze wiem, o czym mówię. Im bardziej się człowiek starzeje, tym większym smakiem musi się wykazać, żeby docenić życie. Musi być wyrafinowany, stać się po trosze artystą. Byle kretyn może cieszyć się życiem w wieku 10-20 lat. Ale kiedy człowiek ma 100 lat, kiedy już nie może się ruszać, musi uruchomić swoją inteligencję. Nie wiem, czy ich na pewno przekonałem. Odwiedź ich, dokończ dzieła. Ja już jestem trochę zmęczony. Do jutra, całusy, Oskar. Rozdział 13 czyta Arek Stępień. Szanowny Panie Boże, 110 lat to dużo. Chyba zaczynam umierać. Oskar. Rozdział 14 czyta Paulina Kowalewska. Szanowny Panie Boże, chłopiec umarł. Będę wciąż panią Różą, która odwiedza chore dzieci, ale nie będę już ciocią Różą. Byłam nią tylko dla Oskara. Zgasł dzisiaj rano, w czasie półgodzinnej przerwy, kiedy z jego rodzicami poszliśmy napić się kawy. Zrobił to bez nas. Myślał, że czekał na tę chwilę, żeby nas oszczędzić. Jakby chciał, żebyśmy nie cierpieli, patrząc, jak odchodzi. To on w gruncie rzeczy nad nami czuwał. Jest mi ciężko na sercu. Oskar w nim mieszka, nie mogę go wyrzucić. Muszę powstrzymać łzy, aż do wieczora. Nie chcę, aby mój ból konkurował z rozpaczą jego rodziców. Dziękuję ci, że dałeś mi poznać Oskara. Dzięki niemu byłam zabawna, wymyślałam legendy. Znałam się nawet na zapasach. Dzięki niemu śmiałam się i przeżywałam radość. Bardzo mi pomógł w ciebie uwierzyć. Jestem przepełniona miłością. Czuję, jak mnie pali. Dał mi jej tyle, że starczy na wszystkie następne lata. Do zobaczenia, ciocia Róża. PS. Przez ostatnie 3 dni Oskar stawiał na szafce przy łóżku kartonik. Myślę, że to ciebie dotyczy. Napisał na nim, tylko Bóg ma prawo mnie obudzić.
Może ich inspirujesz? Jeszcze raz. No i ja mówię to. Twoimi myślami, myśli, których się nie... Paulina, przestań. Jedno życzenie dzienne. Jedno życzenie dziennie, ci Różo. No to bez przesady. Dobra, jeszcze raz. Odpychałeś noc w skrzesa... O Jezus. Skrzynię piszczały. Podziel się z nimi swoim... Jeszcze raz. Rozdział szósty czytają Ania Sztandor i Sandra Jałocha. Tak, bo z tym się potem nie zna. Jeszcze raz. Rozdział jedenasty czyta Wioletta. Aha, dobra. Genialne są te samochody sprzed... No, to jest całe zdanie. Wzuch dziewczyny. Rozdział drugi czytają. Podlewając jebeczko piwą. Cały raz czy cały... Nie, to ma być... Jak to możliwe? Niebieskawej baby. Ja już mogę zostawić niebieski. O, dół, jak to się czyta? Nie wątpię, doktorze, nie wątpię. Jeszcze raz! Michał Poros. Peggy Bu... Jeszcze raz! Mhm. A, nie wiem, jak się to czyta. Nie wątpię, doktorze. Jaki jest dorany głos? Łap się za gardło. Adrian... No to weź sobie i... Kurczę! Nie szuramy! Ja pierdzielę! Ale nie wychylamy się! Rozdział trzeci czytają. Michał... Nie, no ma nazwisko. No dobra, to już będę mówił. Wiedziałam! Są samochody... Opowiedzieliśmy sobie swoje życie. No kurde! Tak. Myślę, że to dla ciebie. Myślę, że to ciebie dotyczy. Swoi od początku? Jeszcze raz. Rozdział szósty czytają Ania Sztandor i Sandra Jałocha. Halala! Ok. To ja odpowiadam, to ja. Kurde, spodobało. O wiele, o ciebie. Rozdział szósty czytają Ania Sztandor i Sandra Jałocha. Jeszcze raz! Jakby gdyby nigdy nic.